Siemana, w nowym odcinku na kanale. Drodzy widzowie, jest to seria Polscy Sąsiedzi, dlatego jedna łapka w górę to jest jedna złotówka do mojego budżetu więcej. Link do następnego odcinka macie oczywiście u Koliza w opisie. Jeżeli jeszcze nie słyszałeś o stronie Instant Gaming i dalej przepłacasz za gry w internecie, to zmień swoje życie. Kolejny raz mamy bardzo dużo tytułów i bardzo duże promocje, które warto wykorzystać. Czy Simsy, czy Formuła 1, czy nawet Planeta Zoo. A nawet bardziej powiązane gierki, takie jak DLC Kubota za 40 zł oraz na przykład Farming Simulator 22 za 112 zł. Link masz oczywiście w opisie, z moim linkiem jeszcze taniej, także zapraszam. No i dzisiaj nie ma sąsiada, bo sąsiad powie wam, że pojechał oglądać ciągnik. On gdzieś daleko pojechał oglądać ten ciągnik, ja nawet nie wiem gdzie, a ja za waszą radą i za waszym posłuchem też doszedłem do wniosku, że coś nowego się tutaj przyda. Dlatego napiszcie hashtag ciągnikową szybte serduszko i naprawdę coś fajnego mam. Jeżeli chodzi o moje świnioki, trochę wam pokażę, co tutaj się działo, jak nie było odcinka. No to oczywiście są nakarmione, one sobie żyją. Tak naprawdę te magiczne wrota możemy sobie zamknąć. Kurnik, kurki też jak najbardziej są nakarmione. Kupiłem im ogólnie zboża, no w takim czymś po prostu pszenicę, gdzie one sobie to wżerają. Kombajn schowałem, ale tego rekorda będziemy się pozbywać. Ja nie wiem, czy już teraz na sprzedaż. Gdzie on łazi? No pilnuj tam domo, nie tu, a te psy to... Oczywiście opryskiwacz, rozsiewacz nawozów i tak dalej, przyczepy, jeżeli chodzi o belki, jeszcze nie wiem, gdzie to będę układał. Możecie mi napisać albo górka numer 1, czyli tam po prostu do chlewu, albo górka numer 2, czyli po prostu tutaj do mojej obory, żeby te belki gdzieś tam sobie poogarniać. Kosiereczka sobie stoi i tak naprawdę, jeżeli chodzi o jakieś inne zmiany, no to to by było tyle. Ja sobie wziąłem ogólnie ciągnik na raty i jeszcze kupiłem jedną istotną rzecz, patrzcie. To jest maszyna, która była początkowo na gospodarstwie, którą robiliśmy do tej pory. Z tego, że ostatnio kupiłem kosiarkę, no oczywiście to przed jeszcze zaczęciem serii, przed tym jak założyłem kanał i zacząłem nagrywać, to kupiłem sobie kosiareczkę. No i będę dzisiaj kupował jeszcze kompletnie co innego. A mianowicie, pojedźmy sobie widzowie naszym fetorem, chociaż w sumie ja może bym rowerem pojechał, to by było szybciej, tylko muszę ten rower wygrzewać, wiecie? No nim za szybko nie pojedziemy tak czy siak, ale lepiej rowerem i przynajmniej rower tam widzowie zostawimy. Bo jadę teraz kupić. Ogólnie będę dzisiaj przetrząsał obie łąki, bo jak widzicie, sąsiada nie ma, żuka nie ma, on żukiem pojechał kupować. Nie wiem, albo to załatwiać i ktoś mu lawetą przywiezie ten ciągnik. Nic nie mówił, żeby na dwa jechać, to może faktycznie lawetą będzie przywoził ten ciągnik. Ja wziąłem na raty, ze względu na to, że zboże jest w silosach i ktoś powie heros, ale to jest sens się pchać w raty, jak można po prostu było posprzedawać zboża i wtedy mieć sianko na zakup jakiegoś ciągnika czy tego tamtego. Teoretycznie tak, bo raty dają nam taki komfort, że będziemy sobie to spłacać stopniowo. To jest dosyć duży plus, jak najbardziej. Tylko że teraz jakbym sprzedał zboża, ich cena nie jest wystarczająco duża, żeby tak naprawdę poświęcić to wszystko. No bo jeżeli ja wam teraz w stanie jestem oczywiście pokazać te ceny. Tutaj mamy coś takiego, powiedzmy przykład rzepaku, gdzie mamy 21 tysięcy litrów. No dosyć sporo. Pszenica jeszcze była na przyczepach, dlatego jej tutaj aktualnie jeszcze nie ma. I aktualnie jest 5200, a jest prawie 6000. Także jak poczekamy sobie parę miesięcy, nawet sprzedać za 5800, no to już będzie znacząca różnica. A szczególnie na 20 tysięcy litrów, no to ta różnica jest spora, bo to jest 20 razy ta jakaś liczba, która nam odchodzi, bo to jest w tysiaku podane. Także widzowie, uwierzcie, że mądrze to zrobiłem. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o przetrząsarkę, no powiedzmy sobie, co kupiłem. Przetrząsarkę kupiłem i kupiłem jeszcze agregat. No to bronę mechaniczną, żeby było profesjonalnie, bo jak to można się pomylić. No to oczywiście to już wziąłem za gotówkę. Też z ubezpieczenia prasy wziąłem troszeczkę sporo. W prasę na razie się nie będę pchał, bo mam w planach kupić nowy kombajn, jak posprzedajemy zboże. Też ten kombajn mam już na oku. Czy on będzie stał do tamtej pory? Nie mam pojęcia, a widzowie, nie przedłużając odcinka, ja lecę w tamto miejsce, bo jeszcze troszeczkę drogi jest przede mną. Gotowi? Trochę się zeszło, bo trzeba było umowę podpisać, ogarnąć te raty, ogarnąć jazdę próbną, także troszeczkę z tym wszystkim się zeszło. Tutaj gościu, opowiem wam, że do gospodarstwa ma dosyć fajne, ale on ten ciągnik już sprzedaje. Tak samo te maszyny wystawił na sprzedaż, także ja sobie wziąłem. Ja nie będę jak sąsiad jechał gdzieś daleko, żeby ściągać ciągnik. Jak tu można na wsi kupić po promocyjnej cenie tak naprawdę, jeszcze na raty wziąć. Ciągnik 6330. Agro sieć maszyny, John Deere. Fajna zabawka, naprawdę. 135 koni, czy to dużo, czy to mało.
Ocencie w komentarzach. Dla mnie 135 koni, widzowie, na to gospodarstwo jest bardzo dużo. Może kiedyś kupimy coś większego, nie obiecuję. Zaczep przedni, obciążnik w maksymalnej konfiguracji, koła Michelin, no nie są najnowsze, ale po prostu koła możemy kiedyś zmienić, oczywiście z obciążnikami, z oświetleniem maksymalnym, światła przednie w wersji premium, także fajna sprawa. No brakuje troszeczkę tego przedniego tuza tak zwanego, który by po prostu podnosił, opuszczał, byśmy mogli sobie tam zaczepiać te rzeczy. No ale no niestety, no nie można mieć wszystkiego, jeżeli to nie jest ciągnik z salonu, że sami sobie konfigurujemy. Ale opcja jest naprawdę, widzowie, bogata. Tak samo z nawigacją, GPS tutaj jest, także też możemy sobie to wszystko gdzieś tam ogarniać. Jeżeli chodzi o środeczek, możemy jechać ponad 40 na godzinę. Oczywiście biegi jeszcze zwykłe, nie jest to taki całkowity automat. Może kiedyś, jeżeli pójdę w jakiegoś ciągnika typu, może jeszcze John Deere, na razie to jest takie, wiecie, pierwsze spojrzenie na tą markę, tak szczerze, bo ja nigdy w życiu John Deere'a nie miałem. Jak wiecie, tutaj Pronarek to był taki, no, optymalny ciągnik na nasze gospodarstwo, 82 konie, ale z racji tego, że pole tam, no, jest teraz troszeczkę więcej tego pola, też ten uciąg tych maszyn, no, powinien być troszeczkę większy. Dlatego zainwestowaliśmy w coś takiego. Pewnie spytacie, no hero, 135 koni, pchać się w John Deere'a, dlaczego nie kupiłeś Ursusa i dlaczego nie kupiłeś jakiejś starszej przetrząsaczki? Ten potingerek ma ponad 4 metry szerokości roboczej, tak dokładnie 4,7. No nie jest też jakiś nie wiadomo jak wielki, do tego ciągnika moim zdaniem to będzie fajnie wszystko dopasowane. Jeżeli chodzi o ten agregat, który wziąłem, czyli bronę mechaniczną, tak zwaną, jest tutaj opcja zaczepu, tylko chłop nie miał tego tyłu i jeżeli ja gdzieś znajdę w internecie na jakimś OLX-ie albo jakimś Otomoto, przykładowo właśnie ten siewnik, czyli cały zestaw, no to będzie można dokupić, tylko to już nie do tego ciągnika, bo gościu jak mi tłumaczył, że z agregatem 4-metrowym ten ciągnik da radę, no na górkach też powinien sobie dawać radę na spokojnie, ale może być problem, jeżeli ja bym podczepił sobie właśnie jeszcze siewnik do tego zestawu, żeby robić wszystko na jeden raz, no to on mówił, że to po prostu by nie dało rady, nie dałoby rady, tam moc wymagana prawie 170 koni do tego, plus jeszcze obciążenie, ten ciągnik, no troszeczkę mu brakuje, żeby po prostu robić wszystko aż na taką skalę, także widzowie, ten siewnik, nawet jeżeli bym sobie kupił siewnik, no to na pewno nie w tym roku i na pewno nie chyba za gotówkę, tylko być może za kredyt. Na razie to ten kombajn jest też takim priorytetem, bo nie oszukujmy się, no lepiej mieć coś większego, chociaż tyczkę i to gospodarstwo rozwijać. Może jakieś dopłaty na młodego rolnika, też złożyłem wniosek, jeżeli się uda, to będzie też bardzo fajnie. Co oni tu zrobili, stłuczka jakaś? Nie wiem, ja sobie widzowie tędy przejadę, nie będę zwracał na nich uwagi. Wypadek! Wypadek na wsi po prostu. Patrzcie, co tu się stanęło. Chłopie. Wypadek na wsi, a chłop w szoku. Co tu się stanęło, to ja po prostu nie mam pytań. No rozbiły się. Wariaty się po prostu rozbiły. No to głupie ludzie jeżdżą. Głupie ludzie jeżdżą na 100% wam mówię. Na 100%. Dobra. Łobożyc! Jakieś ty mnie przestraszyła. Widzowie, zakorkowało się to wszystko trochę, ale już możemy sobie jechać dalej tak naprawdę. Powiem wam tak, jeżeli chodzi o komfort w tym ciągniku, bo tak jak pewnie będą pytania odnośnie tego, dlaczego nie Ursus. Można było kupić dużo taniej Ursusa, tylko nie wiem, czy na raty by się udało kupić takiego Ursusa. Trzeba było celować w ciągnik pokroju też 130-120 koni. Oczywiście ten zakres nie byłoby ciężko spełnić z przednim napędem. No ale nie oszukujmy się, no Ursus nie wygląda w środku tak jak ten ciągnik i nie ma takiego komfortu jak ten ciągnik. Nie ma takiej wygody jak ten ciągnik i no Ursus to polska marka, tylko taki by był plusik i to gospodarstwo było dalej takie bardziej starodawne, no nie? Dlatego się zdecydowałem na to. Tyle, jeżeli chodzi o temat właśnie taki, też na live'ach gadaliśmy na ten temat, widzowie, jak tam odpalałem live'a, co kupić, to polecaliście właśnie tego typu John Deere'a. Skusiłem się, drzwi mamy otwarte do tej klimatyzacji, no jak widzicie, no jest, ale to wiecie, to trzeba ponabijać wszystko, bo to stał trochę ten ciągnik. Zobaczymy, powinienem jechać ogólnie na izetorka sobie podpinać do tej właśnie pracy, ale z racji tego, że robimy testa. Oho, przez to wodzicu, dobra, z racji tego, że robimy testa, no to pasowałoby nam pojechać w ten sposób właśnie, rozłóżmy. Nie no, powiem wam, że sąsiad to będzie zazdrościł, chyba że sąsiad kupi coś lepszego. Przecież nie wiem, czy się będzie pchał. Masaya miał 95 koni, to pewnie coś, na pewno 100-konnego coś kupi.
Dobra, wszystko podpięte, bo ja to widzowie jeszcze na takiej technologii to się za bardzo nie znam. Wałek jest, przewody są. Wszystko chyba jest. Ostatnio pomagałem mu z koszeniem, tutaj wszystko pokoszone. Dzwonił do mnie, że on to dzisiaj nie wróci, także widzowie, dlatego ja mu tutaj pomagam, bo jakby był, to by sam tutaj robił tą łąkę. Mam nadzieję, że troszeczkę, ale później on będzie to prasował. Ja będę zgrabiał, on to będzie prasował, także za prasę już mu trochę tam oddam. Tylko jak na razie to zgrabiarki, widzowie, nie kupiłem, także zgrabiać będziemy tym malutkim tym, co mam na gospodarstwie. Tutaj za bardzo innej opcji nie widzę. No wiadomo, jakbyśmy mieli jakąś zgrabiareczkę większą, taką prawie 5 metrów czy 4, no to by było fajnie i wygodnie, ale na razie nie ma w co się w to pchać, bo też budżet, no nie, budżet nie pozwala i to jest właśnie takim największym naszym dylematem na tej wsi, że tutaj niby jakieś pola można kupić, można coś dokupić, na pewno jakieś pole widzowie będziemy dokupywać, to nie jest tak, że będziemy całe życie na tych małych kawałeczkach robić, ale też i trzeba uważać, żeby dużego kredytu nie wziąć, żeby się po prostu nie władować w jakieś kłopoty, tak jak teraz te raty popodwyższali, to ciężko. Ja mam ogólnie raty 0% widzowie, także nie jest dla mnie problemem, bo i tak zapłacę tyle, ile miałem zapłacić, także dla mnie jest to opcja bardzo wygodna, jeżeli chodzi o ten ciągnik. No tak jak mówiłem, to jest za gotówę wzięte. Trochę pieniędzy poszło, nie powiem, że nie, nie powiem, że nie, bo też wkład własny dałem w ten ciągnik. A to powiem wam, że ten ciągniczek, no tak prawie, no, można powiedzieć, że 200 tysięcy. Ale też patrzyłem, o tak oto nie ma za bardzo ogłoszeń jakichś spełniających moje wymagania. Co niektóre na przykład miały, nie wiem, koła poniszczone. To też wiadomo, że też, kurde, szyberdachu troszeczkę brakuje, żeby ten ciągnik groźniej wyglądał. Ale wiecie, to już są takie kwestie wyglądowe, a nie kwestie, które gdzieś tam mogą być dla nas przydatne. Mam nadzieję, że dzisiaj do wieczora nie będzie deszczu, to jeszcze sobie, jak sąsiad wróci, albo jutro po prostu, będziemy od razu zgrabiać, bo to jedno przetrząsanie wystarczy. No i będziemy robić łogin na tłoki, on weźmie prasę i niech te belki na razie leżą. Też ostatnio prasowaliśmy u niego, to też poza tak jakby odcinkiem, bo nie nagrywał tego ani on do siebie, ani ja do siebie na kanał. Też ma tam belki sprasowane, to też jeszcze tego nie pozbierał. U mnie, jak widzicie, no belki wszystkie pozbierane, jeszcze tylko kwestia jest oczywiście tej łąki, ale te belki jak na razie nie istnieją, także ich nie wliczam. Fajnie, fajnie. I też widzowie, trzeba nagrywać te filmy, bo znowu na wakacje jadę 1 sierpnia, także znowu nie będzie gdzieś tam, nie no, odcinki to powinny być codziennie, bo to tylko na 5 dni jadę, a nie na 8, tak jak było ostatnio. Także myślę, że te daily na pewno gdzieś tam będzie, chociaż daily, ciężko nazwać daily, jeżeli robimy coś takiego, że zazwyczaj 6 dni w tygodniu jest, no tydzień ma 7 dni. No ale jak pewnie się domyślacie, no w niedzielę nie ma filmów, to zazwyczaj w sobotę jak się imprezuje, no to ciężko jest później w niedzielę wstać i jeszcze coś nagrywać. A ten weekend też będzie, widzowie, ciężkim. Ciężkim weekendem będzie i to bardzo, bo tu urodziny mamy w sobotę, w niedzielę mamy festyn, jutro być może na zakupy jedziemy i też trzeba będzie gdzieś wyjść, także to jest... O Boże, to życie jak się ma znajomych jest ciężkie, widzowie. Jakbym sam siedział w domu całe życie, nie miał dziewczyny, nie miał z kim wyjść, nie mieć kolegów, ale życie by było piękne, ja cię kręca. Tylko ja, komputer, nagrywanie, live'y codziennie, bajunia. Ale ładnie wygląda, jak mi ktoś napisze w komentarzu, że ten ciągnik jest brzydki, to nie wiem co ci zrobię, przyjeżdżam ci na chatę i ci nie wiem, widzowie, ale dostajesz takiego strzała w pysk, jak mi tak napiszesz w komentarzu, że to jest hit. I na pewno już sobie zepsujesz całe wakacje tym, że taki komentarz zamieścisz. Ten ciągnik musi się każdemu podobać. Ciekawe, widzowie, bo ogólnie John Deere są jedną, dla mnie na przykład jedną z najlepszych marek. Znaczy najlepszych wyglądowo, ja tam nie patrzę za bardzo w prawdziwym życiu, jak to wygląda, bo sam pola nie mam. No jeszcze oczywiście, no takie New Hollandy też dosyć ładnie wyglądają, czy Massey jakiś, który też spoko jest zrobiony, do farminga oczywiście mówię, nie mówię o prawdziwym życiu. To są takie właśnie fajne ciągniki, jeżeli już mowa o takich zagranicznych, no bo wiadomo, Ursus czy Zetor to nie jest polski, no ale też tak bardziej pod Polskę mniej więcej podchodzi. No to też ładnie bardzo wyglądają. A możecie napisać w sumie w komentarzu swoją ulubioną markę,
Tylko nie piszcie Ursus Zetor, tylko napiszcie po prostu ulubioną markę ciągnika takiego bardziej zagranicznego, takiego powiem zachodniego nawet, żebyście poczuli tą elokwencję wykonywania tych ciągników za granicą. No i ciach, tach, 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 rach, tach, tach, srach, tach, tach. I patrzcie, i łąki nie ma. A łąka była, łąki nie ma teraz. Jedziemy teraz temu zrobić sąsiadowi tu łąki. No i łogin. Prawie to jest połączone, ale ja sobie widzowie tak to przegrabię od miedzy. Wiadomo, że źle na tym wyjść nie mogę. Miejmy nadzieję, że mi albo odda za paliwo. No albo nie wiem, czy to w ogóle będzie coś oddawał, czy nie będzie oddawał, czy to skumpę, czy to jakie. Ciekawe co 130 widzowie zrobił, bo to ostatnio u niego na odcinku widziałem, że ogólnie przybyłem przy tym, musiałem przejechać poszukać i go wyciągać. Tu, no w sumie ja tą 30 objechałem. Jakby nie patrzeć, ale powiem wam tak, no jak można się wybierać na pracę polową, jak się hamulców praktycznie nie ma w ciągniku, no to już trzeba być naprawdę wariatem, żeby coś takiego robić. No a sąsiad to jest taki dobry wariacik, dlatego chyba postanowił, jeszcze zaryzykował i mi ją dał. To już całkiem ciężka sprawa, widzowie. Dobra, tu sobie przejedziemy. Mogliśmy też pocelować w markę Kubota, też widziałem, że dosyć fajnie te ciągniki wyglądają. Tylko już tutaj u nas za bardzo nie było żadnych okazji, żeby kupić używaną Kubotę, wiecie? Jakoś za bardzo ludzie chyba nie korzystają z tej marki, tak przynajmniej zauważyłem, że tak to mniej więcej wygląda. Tylko właśnie tutaj ludzie, takie od John Deere, jakieś Ursusy na sprzedaż. Massey Ferguson też jest marką, która u nas w okolicy parę osób ma, no nawet sąsiad ma koło mnie, także sami zresztą widzieliście po filmikach. Ja sobie tutaj bym zaczął robić kółka, tylko nie chcę mu tego powywalać wszystkiego na właśnie miejsce drogi, bo tutaj żeby zaraz nie było jakiejś spruty, nikt się nie pruł. Ale możemy sobie, widzowie, przejechać sobie środeczkiem. O, i środeczkiem sobie też złapiemy. To są ogólnie pokosy od mojej kosiarki. Tamte, te mniejsze, to są od kosiarki sąsiada. On tam nie ma nie wiadomo ile krów, dlatego też pewnie w te łąki jakoś bardzo nie idzie. Ale tu akcja kiszonka, widzowie, niedługo też po prostu będzie wymagana. Czekajcie, może przejadę teraz jakoś o ten noż, żeby boczek mu jeszcze zrobić. No też wiecie, no też nie ma co robić na odpierdziel. No wiadomo, u kogoś rób na odpierdziel, u siebie zrób dobrze. Jest takie przysłowie. Ale jak miły ten sąsiad, to już mu zrobię jak należy. Pięknie. Piękny ciągnik. Piękny ciągnik teraz kupiłeś, piękny, jak najlepszy. Były też oferty, widzowie, większych ciągników, 150-160 koni. Ja doszedłem do wniosku, że może kiedyś, jeżeli będę kupował, to może 170 kupimy. Ale teraz na te areały, które mamy aktualnie, to moim zdaniem taki ciągnik no, można by było jeździć, ale czy to jest sens kupować aż takiego bydlaka na takie kawałeczki, jakie my mamy? No, chyba nie za bardzo. Kurde, tam jeszcze zostawiłem kawałeczkiem. Jak to możliwe, nie wiem. Powiem wam tak, jakbym miał tutaj robić tą moją przetrząsarką, którą tam widzieliście na gospodarstwie na początku odcinka, wam pokazywałem, no to by było Lipton Fizz by był, naprawdę. Jakbym miał się tym bawić całe życie, bo tutaj nie zrobiłbym tego w takim tempie. Jeżeli chodzi o prędkość roboczą, no to chyba jakiejś znaczącej różnicy nie ma, bo tak 3-15 na godzinę. Uważam, że pronarem byśmy robili w bardzo podobnie, jeżeli chodzi o prędkość. Tak mi się przynajmniej wydaje. Znawcą jakimś nie jestem. Najprawdopodobniej Zetorek by mógł jeździć troszeczkę wolniej, ale czy ta różnica by była aż taka duża, nie mam pojęcia. Robimy sobie na trybie, widzę, że D. Także fajno. Dobra, tu sobie przejedziemy. Te kawałeczkiem ogólnie zostawiłem, widzowie, najprawdopodobniej podczas robienia jakiegoś zawirowania gwałtownego zakrętu. Także takie tutaj elementy też występują. No pięknie. Zielona bestia, ale jak sąsiad też pojedzie, John Deere'a kupi, to powiem wam, że się zdenerwię się. Może on Maseya będzie jakiego kupował, jak ten, jak już poszedł wcześniej w Maseję. Czy w Maseję, no jednego miał Maseya, to też nie można mówić, że jest fanatykiem Maseya. Tak samo ja tam miałem każdy ciągnik inny, miałem właśnie Władka, który spłonął. Miałem Zetora, który się trzyma w wyśmienitej formie, jest na gospodarstwie. No i oczywiście miałem i mam tego mojego prunarka, także też to on jest naprawdę w wyśmienitej formie, jeżeli chodzi o
gdzieś tam utrzymanie tego ciągnika i w ogóle też nie jest nie wiadomo jakie drogie. Zobaczymy jak to będzie z John Deere'em, jak to będzie ze spalaniem. Dzisiaj wziąłem go oczywiście do takiej roboty tylko i wyłącznie po to, żeby wam no, zaprezentować nowy nabytek. Bo tak, jeżeli będziemy robić już w kolejnym odcinku zgrabianie, no, to najprawdopodobniej to wszystko będzie się zatorem robiło. Nie będziemy gnać tego ciężkiego sprzętu. Ten będzie służył do orek, do jakiegoś tam agregatowania na pewno, wywożenia zboża najprawdopodobniej też będzie służył. No i tyle z takich chyba bardziej podstawowych jakichś tam rzeczy. No a wiadomo, że te mniejsze ciągniki będą służyły do takich prac, które nie wymagają aż takiej mocy. Chociaż tutaj też nie można powiedzieć aż takiej, no bo 135 koni to dalej nie jest cud techniki, no nie? No i chyba widzowie całej łąki ja wam dzisiaj nie zdołam pokazać, bo już widzę, że ten odcinek dosyć długo trwa. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę jeszcze pod filmem właśnie z połowu ryb, gdzie brałem młodego, bo na 2000 łapek młody mam mnie uczyć łowić ryby i jeszcze on chce wam pokazać łowienie jakimś batem. Także też dosyć fajna sprawa i on się nie może doczekać ogólnie, kiedy na te ryby sobie pojedziemy. Zostało mi już bardzo mało przejazdów. Ja nie chcę wam już tego pokazywać, bo ja sobie to i tak za chwileczkę skończę. Także moi drodzy, kochani widzowie, w dzisiejszym odcinku to było na tyle. Tak się prezentuje mój nowy zestaw, jeżeli chodzi o sianokosy, czego ja tego nie wyłączyłem. Zresztą, po co wyłączałem, jak i tak zaraz to będę robił. Także dzięki za uwagę i na razie.